Chciałbym podzielić się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi pracy na stanowisku bibliotekarza systemowego, bo tę funkcję pełnię w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Stanowisko bibliotekarza systemowego zostało utworzone w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie stosunkowo niedawno, bo powstało w 2008 roku. To oczywiście nie oznacza, że nikt wcześniej nie wykonywał zadań, które w tej chwili ja wykonuję. Były one rozdzielone pomiędzy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, ale faktycznie formalnie to stanowisko zostało stworzone w 2008 roku. W bibliotekach było inaczej, to znaczy pierwsi bibliotekarze systemowi pojawili się w bibliotekach zagranicznych już w połowie lat 70. W Polsce pojawienie się tych stanowisk przypada na początek lat 90., czyli początek automatyzacji w polskich bibliotekach. Wtedy automatyzacja nabrała odpowiedniego tempa. I to stanowisko, o tym stanowisku pisał między innymi pan Artur Jazdon w artykule o nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach. Wymienia je właśnie wśród to stanowisko wśród innych stanowisk, które pojawiły się w polskich bibliotekach w ostatnim czasie. Ja, proszę Państwa, swoją prezentację chciałbym podzielić na dwie części. W pierwszej chciałbym dokonać takiej krótkiej charakterystyki, właściwie takiego zreferowania poglądów na temat roli bibliotekarza systemowego i jego zadań na podstawie literatury przedmiotu, która w języku polskim nie jest zbyt bogata. W drugiej części chciałbym się skoncentrować na konkretnych rozwiązaniach przyjętych w bibliotece uniwersyteckiej. Proszę Państwa, bibliotekarz systemowy w bibliotece ma misję, która związana jest z radzeniem sobie z sytuacją ciągle zmieniających się technologii, więc musi w tej sytuacji wsłuchiwać się z jednej strony w potrzeby bibliotekarzy i potrzeby użytkowników biblioteki i wsłuchując się w te potrzeby wpływać na rozwój systemów, zautomatyzowanych systemów bibliotecznych tak, żeby one służyły i bibliotekarzom i użytkownikom jak najlepiej. Co na temat bibliotekarza pisze się w literaturze bibliotekarskiej, co na temat bibliotekarza systemowego się pisze? Mianowicie pani Ewa Krysiak definiuje bibliotekarza systemowego jako osobę, która w bibliotece odpowiada za całość prac związanych z zarządzaniem bibliotecznym systemem komputerowym, co dla niej oznacza dokładnie to, że bibliotekarze systemowi to osoby, które potrafią określić potrzeby biblioteki w zakresie wykorzystywania zautomatyzowanego systemu do obsługi jej podstawowych funkcji, które będą wdrażać system, analizować jego funkcjonowanie i projektować dalszy rozwój. Nieco szerzej widzi rolę bibliotekarza systemowego pani Elżbieta Górska. Ona widzi go jako osobę, która odpowiada już za całość automatyzacji, czyli nie tylko za system, zautomatyzowany system biblioteczny, bo jak wiadomo, jak Państwo wiecie z własnych doświadczeń, nie tylko system biblioteczny użytkowany w bibliotece jest jedynym oprogramowaniem, które w niej działa. Według pani Dagmary Smentek, która patrzy na bibliotekarza systemowego z perspektywy bardziej producentów oprogramowania, jest to szef i koordynator wdrażania zautomatyzowanego systemu bibliotecznego. Jeszcze troszkę inaczej widzi go pan Aleksander Radwański. Widzi go jako łącznika pomiędzy światem informatyki, swoistego tłumacza, który pozwala przełożyć język bibliotekarzy na język informatyków i odwrotnie, czyli pełni rolę pośrednika. Jakie role może pełnić bibliotekarz systemowy?
Mianowicie będzie to projektant, czyli osoba, która będzie związana z zastosowaniem oprogramowania w bibliotekach, będzie brała udział w różnego typu projektach z tym związanych i będzie konsultantem w tych sprawach. Jest też bibliotekarz systemowy, powinien być też planistą, czyli kimś, kto będzie uczestniczył w procesie planowania, będzie miał wpływ nawet na budżet biblioteki, przynajmniej tak powinno być. To są jakieś założenia teoretyczne. Jest wdrożeniowcem, czyli osobą biorącą udział w różnego typu projektach, uczestniczącą w ustalaniu kolejnych wdrożeń systemów i oprogramowań w bibliotece, konsultantem, rzecznikiem technologii i popularyzatorem. Takie powinien mieć cechy bibliotekarz systemowy, jest ich bardzo wiele, powinien charakteryzować się elastycznością, powinien być osobą wiarygodną, ale także osobą ciekawą i umiejącą podejmować ryzyko, bo wiele projektów związanych z automatyzacją niesie za sobą różnego typu ryzyko i musi temu podołać właśnie bibliotekarz systemowy. Powinien być, jak już podejmie się jakichś zadań, to powinien być dociekliwy, powinien być wytrwały w realizowaniu swojej pracy, odpowiednio zarządzać czasem, zasobami itd., itd. Tutaj Państwo te cechy bibliotekarza systemowego widzicie na slajdzie. Jak to wygląda w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie? Proszę Państwa, pan Artur Jazdon we wspomnianym już przeze mnie artykule o nowych specjalnościach, stanowiskach i zawodach pisał, że mamy w przypadku bibliotekarzy systemowych dwie sytuacje. Mamy sytuację w bibliotekach taką, że jest wielu bibliotekarzy systemowych i jest drugi wariant, taki, że jest jeden bibliotekarz systemowy, który otacza się zespołem współpracowników. Zdaniem autora właśnie ten drugi wariant jest wariantem optymalnym i taki wariant przyjęliśmy w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jest bibliotekarz systemowy, który współpracuje z bibliotekarzami odpowiedzialnymi za poszczególne moduły systemu. Dodatkowo wspierają go koordynatorzy do spraw poszczególnych modułów w bibliotekach wydziałowych. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego jest bardzo rozbudowany. Tworzy go 47 bibliotek wydziałowych, stąd jest konieczne wsparcie jeszcze działań prowadzonych przez Bibliotekę Główną. Dodatkowo jest w strukturze biblioteki, powstała samodzielna sekcja do spraw automatyzacji procesów bibliotecznych. Jej pracownik również wspiera bibliotekarza systemowego, a poza tym są wśród osób współpracujących z bibliotekarzem systemowym także informatycy. I tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien pogląd, który funkcjonuje w literaturze, pogląd pana Aleksandra Radwańskiego, który mówi o tym, że bibliotekarz systemowy powinien starać się zachować równowagę, utrzymywać równowagę pomiędzy bibliotekarzami i informatykami. I niezwykle istotne jest to, żeby informatycy zrozumieli swoją usługową rolę w tym całym procesie automatyzacji, ale z kolei bibliotekarze, no, żeby odpowiednio określali swoje oczekiwania i potrzeby wobec informatyków i żeby mieli świadomość, że nie wszystko jest możliwe i z jednym i z drugim jest różnie w naszej rzeczywistości. Tutaj Państwo widzicie zadania bibliotekarza systemowego. Ja widzę, jeśli chodzi o czas, że się trochę rozgadałem, więc może zwrócę uwagę tylko na podstawowe organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie prac wszystkich modułów systemu. Koordynacja wdrażania nowych wersji, to jest bardzo ważne zadanie, testowanie nowych wersji systemu, sprawdzanie poprawności tych nowych wersji i przygotowywanie migracji systemu do kolejnych wersji. W Bibliotece Uniwersyteckiej odbywa się to z reguły raz do roku w okresie wakacyjnym, więc ta praca jest taka cykliczna w tym zakresie.
Bibliotekarze systemowego wspierają bibliotekarze modułowi, moduł opracowania i udostępniania, którzy odpowiadają za już ten konkretny swój moduł, odpowiadają za wdrażanie norm i przepisów dotyczących pracy wykonywanych we właściwym module, organizują szkolenia, opracowują oraz aktualizują materiały informacyjne i szkoleniowe oraz wykonują inne zadania. Nieco inaczej wyglądają zadania bibliotekarza modułu interfejsu użytkownika, który nie prowadzi szkoleń dla bibliotekarzy, natomiast koncentruje się na informowaniu użytkowników o tym, jak działa katalog biblioteki. Bibliotekarze modułowi poszczególnych modułów także koordynują pracę grup zadaniowych, które są związane z testowaniem nowych wersji systemu. Zmierzamy powoli do końca. Są jeszcze oczywiście informatycy i tutaj nawiązuję do tego, co już powiedziałem i do myśli pana Aleksandra Radwańskiego. Informatycy koncentrują się na zadaniach informatycznych i pełnią rolę, no, swojego rodzaju rolę usługową wobec bibliotekarzy. Proszę Państwa, teraz jeszcze szybko o narzędziach. To jest takie podstawowe narzędzie, bo oczywiście bibliotekarz systemowy nie pracuje z kartką i z długopisem, ma odpowiednie narzędzia, to jest jedno z nich. To jest narzędzie systemowe systemu VTLS Virtua, gdzie wprowadza się ustawienia w systemie parametrów globalnych oraz parametrów dotyczących poszczególnych modułów. Jedno kliknięcie w profilerze oznacza zmianę działania całego systemu na uniwersytecie. Chciałbym też Państwu jeszcze szybciutko pokazać nowe narzędzie, które zostało wykonane siłami własnymi Biblioteki Uniwersyteckiej i które służy do zarządzania uprawnieniami do pracy w systemie. My w tej chwili uprawnienie do pracy w systemie w module opracowania ma ponad 250 osób, więc jest to duża liczba. Mówię tutaj o pracownikach i Biblioteki Głównej, i Bibliotek Wydziałowych. I to narzędzie bardzo pomaga w zarządzaniu tymi uprawnieniami, mianowicie w nadawaniu, zawieszaniu, wygasaniu i wznawianiu uprawnień. I teraz jakie są podstawowe założenia tego narzędzia? Synchronizacja bazy SubVir, bo tak się nazywa ta baza danych, z systemem Virtua w trybie odczytu. Baza SubVir zagląda do systemu i widzi, w jakim zakresie, jakie uprawnienia pozostała mają minuta. Bibliotekarze. Proszę Państwa, to ja w takim razie już szybciutko. Tak wygląda logowanie do bazy SubVir. Logujemy się przez stronę intranetową dla bibliotekarzy. Loginem i hasłem jest login i hasło do systemu. Takie osoby biorą udział w całym procesie nadawania uprawnień. Może pokażę taki schemat jeszcze właściwie na zakończenie, jak wygląda cały proces. Tutaj są poszczególne etapy tego procesu. Każde działanie w bazie danych, może to powiem jeszcze, powoduje generowanie maila do odpowiednich osób, które są związane z procesem nadawania uprawnień, stąd wiedzą one, co się w danej sytuacji dzieje i co powinny dalej robić. Na końcu całego procesu jest bibliotekarz systemowy, który aktualizuje uprawnienia bibliotekarza w systemie. Ma on swój odpowiedni profil w bazie danych SubVir. Ma wgląd w informacje o uprawnieniach wszystkich pracowników bibliotek UW, wykazy szkoleń przez nich odbytych. Jest na ostatnim etapie, czyli finalizuje procesy, które zachodzą w bazie SubVir. Ma też możliwość dostępu do statystyk i raportów, szczegółowych statystyk i raportów generowanych w tej bazie. Proszę Państwa, w takim razie chciałbym kończyć i powiedzieć, że no, przyszłość
bibliotekarza systemowego, wydaje mi się, wiąże się przede wszystkim z tym, o czym już była mowa na tej konferencji, to znaczy nad bibliotekami zbierają się chmury, różnego rodzaju chmurki i ja myślę, że jakby to jest kierunek taki główny i to jest przyszłość bibliotekarzy systemowych w bibliotekach. Wydaje mi się, że nie musimy się obawiać, my bibliotekarze systemowi, o to, że nie będziemy mieli pracy przez to, że system przejdzie do chmury. Wręcz odwrotnie, czeka nas bardzo dużo pracy i bardzo dużo nowych wyzwań. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję.